A znacie modlitwę, który za nas cierpiał rany? To powiedzmy, który za nas cierpiał rany? Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Który za nas cierpiał rany? Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Który za nas cierpiał rany? Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Ile możemy teraz wyciągnąć z tych cierpień z Bożego serca? Jedną. A może trzy wyciągniemy, bo trzy razy mówiliśmy tę modlitwę. Proszę. Bo trzy cierpień jest w mniej w sercu Jezusa. A co oprócz modlitwy możemy robić, żeby wyciągać te bolesne cierpienie z serca Jezusowego? Oczywiście, że tak. Wyciągnij jeden cierpień z serca Pana Jezusa. Co jeszcze możemy zrobić, żeby ulżyć cierpieniu Pana Jezusa? Mówić różaniec. Ile byśmy wtedy wyciągnęli cierpień z serca Pana Jezusa? 10. Może 10, może 50. W każdym razie bardzo dużo. To wyciągnij przynajmniej 5, dobrze? Wyciągnij 5 cierpień z serca Pana Jezusa. A my pomyślmy, co jeszcze możemy zrobić, żeby sercu Jezusowemu ulżyć w cierpieniu. Modlitwie. O modlitwie już mówiliśmy i różaniec jest taką formą modlitwy. Pomagać biednym. O właśnie. Pomoc biednym nosi taką nazwę, którą można w Piśmie Świętym przeczytać. Jałmużna. Pismo Święte mówi, że jałmużna gładzi wiele grzechów. Wyciągnij więc 10 cierpień z serca Pana Jezusa. Tutaj ja wyciągnął. A tam położyłaś, tak? Jeszcze są pomysły na to, jak ulżyć cierpieniom Pana Jezusa. Komunia Święta to jest zjednoczenie naszego serca z sercem Pana Jezusa i wtedy na pewno wielką ulgę przynosi. Wyciągnij też cierpień z Bożego serca. Odmówić koronkę. Koronce tak samo wyjmujemy cierpień. A o tej pomocy jedynym jeszcze coś powiedzcie. Ludzi, którzy gdzieś się pogubili, są zabłąkani, tak?
Za grzechy. Nie za grzechy, tylko dla kogo mamy być dobrzy? Dla świętych. No właśnie. Tyle dobrych.